Przystępujemy do punktu 4.8. Zmiany układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie. Jest to projekt uchwały zarządu dzielnicy 17, więc winienem Państwu wyjaśnienia co do tej uchwały. Mianowicie ZIKIT zorganizował spotkanie, w którym udział wzięli pan radny, pani radna Kolasa i pan radny Rajski. Przynieśli masztrutyzację wszystkich linii komunikacji miejskiej na terenie Krakowa. Nas to dotyczy głównie skrócenie przebiegu linii autobusowej 142 na dotychczasowej trasie osiedle na stoku, zamiast dotychczasowej trasy osiedle na stoku Prowit Czerwony do dworca autobusowego w Krzyżynach. W związku z tym odbyło się posiedzenie komisji praworządności bezpieczeństwa. Został zaproszony dyrektor do spraw komunikacji z ZIKIT-u. Po możliwej dyskusji powstał projekt uchwały zarządu. Uchwała była opiniowana przez Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę Panie Andrzeju. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego zgodnie ze swoimi priorytetami podjęła zaopiniowanie pozytywnie tej uchwały zarządu jednogłośnie. Zarząd po dyskusji, no nie jednogłośnie podjął, 3 do 1 projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Tylko krótko chciałem powiedzieć, że nasze spotkanie z dyrektorem, jeżeli będzie owocne, to się dowiemy dopiero po 17 listopada. Tyle. Mam się tłumaczyć. Proszę Pani. Mogę? Kolas. Ja nie byłam przeciwko uchwale, tylko przeciwko zapisowi drugiego punktu w paragrafie pierwszym. By była jasność, bo nie po to tutaj siedziałam do godziny 9:30 i wcześniej wypracowywałam różne dziwne rzeczy, żeby być przeciw własnemu dziecku. Co ty nie jest 480? Jestem przeciw w ogóle powstaniu tej linii. Natomiast jestem za tym, żeby zwiększyć częstotliwość. 182. Dla mnie to jest nielogiczne i dlatego byłam przeciw, ale nie całej uchwale, tylko zapisowi drugiego punktu uchwały. Natomiast polecam Państwu zapoznanie się z uzasadnieniem, które jest z tyłu. Tak, dosyć wszystko. Przyznaję się, byłam przeciw. Proponuję przeczytać, można? Przeczytać to uzasadnienie. Proszę bardzo. Ja przeczytam. Rada i Zarząd Dzielnicy 17 po zapoznaniu się ze zmianami układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie z miesiąca września 2012 proponowanymi przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu negatywnie opiniuje zmiany komunikacji miejskiej dotyczące dzielnicy 17, ponieważ pierwsze. Skrócenie przebiegu linii autobusowej 142 pozbawi połączenia dzielnicy 17 z cmentarzem w Batowicach, gdzie w związku z zaniechaniem pochówków na cmentarzu w Grębałowie odbywają się uroczystości pogrzebowe. Linia 142 stanowi jedyne bezpośrednie połączenie dzielnicy 17 z osiedlami mieszkaniowymi powstałymi w rejonie Batowic. 2. Do Rady Dzielnicy 17 wpływają liczne interwencje mieszkańców dzielnicy 17, którzy zwracają uwagę na zbytnie przepełnienie autobusu linii 182. Rada Dzielnicy 17 już w roku 2010 podjęła uchwałę o zwiększaniu częstotliwości kursu linii 182. Bezcelowe jest uruchamianie nowej linii autobusowej numer 482, która ma rzekomo odciążyć linię 182, gdyż nie zaspokoi to interesów i potrzeb mieszkańców dzielnicy 17. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zwiększenie ilości kursów linii 182. Ponadto linia 182 jest jedynym połączeniem komunikacyjnym mieszkańców dzielnicy 17, na przykład ze szpitalem Rydygiera i Urzędem Skarbowym Kraków Nowa Kurtam. 3.
Do Rady Dzielnicy 17 od wielu lat wpływają prośby mieszkańców osiedla Zesławice o zwiększenie ilości kursów linii 122, która jest jedyną linią łączącą Zesławice z węzłem komunikacyjnym na wzgórzach zesławickich oraz placem centralnym. Punktami przesiadkowymi, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie całego miasta. Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie wnioskuje zatem o skonstruowanie rozkładu jazdy autobusu linii 182 tak, aby przerwy 122, aby przerwy między kursami nie były dłuższe niż 25 minut. W godzinach poza szczytem komunikacyjnym możliwa jest obsługa linii przez autobusy o mniejszej pojemności. Proszę. Ponieważ nie wszyscy Państwo uczestniczyli w posiedzeniu komisji, Pan Dyrektor, ja odnośnie tego ostatniego punktu, Pan Dyrektor Sapoń nam przejaśnił, zawsze nam mówiono, że kursy odbywane mniejszymi autobusami są tańsze. Pan Dyrektor Sapoń stwierdził, że nie jest to prawda i obojętne, czy jeśli duży, to mało kosztuje on tak samo. A jeśli Państwo zwróciliście uwagę na drugi punkt uzasadnienia, to dlatego byłam przeciw, ponieważ on się nie ma nijako do drugiego punktu uchwały. A żeby nam dwie sprawy wyszły, to będzie bardzo dobrze. Propozycja pani radnej Jadwigi Kolasy była taka, że zrezygnować z uruchomienia nowej linii autobusowej 482, a w zamian zwiększenie częstotliwości kursowania w każdy dzień tygodnia istniejącej linii 182. To jest, można powiedzieć, to samo, a nie to samo. Bo to już się komuś mówi, że dzielnicy 15, że zrezygnować z tego. Zobaczymy. Nie 15 nie obchodzi, ja już powiedziałam ci to na zarządzie. Ale to na całość się rozpatrzeć. Jak będę radną miejską, będę patrzeć na całość. A póki co jestem dzielnicą. Reprezentujesz. Jest dzielnicą. Ja wczoraj odbyłem dyskusję z panem dyrektorem Słaponiem, czy jakoś Saponiem. Jestem pesymistyczny co tam jakichkolwiek zmian. To co sobie zapisał, to pewnie Zobaczymy. No, wczoraj odbyłem na sesji, on mnie zaczepił, nie szukałem jego kolega. Proszę Państwa, bez względu tutaj na zapisy i uzasadnienia do tego czy tamtego punktu, ja myślę, że bez względu, tak jak powiedziałem, na te zapisy należy tą uchwałę podjąć. No jednak walczymy o swoich mieszkańców i nie ukrywam tego, moje dzieci też z tych linii korzystają. Czasami mnie to denerwuje, że chłopak mi czeka pół godziny na to, żeby albo wychodzi pół godziny wcześniej, żeby do szkoły dojechać do centrum, tylko Nowej Huty, więc tutaj myślę, że dalsze sprzeczanie się, czy to jest takie uzasadnienie, czy inne, chyba jest bezcelowe, a skutek, jeżeli się uda, będzie odniesiony, to będzie dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy rzeczywiście istnieje jakieś realne zagrożenie, że mogłaby linia 142 zostać skrócona? To zdecydowanie są taka komunikacja jest jedną z największych, najważniejszych rzeczy, jakich funkcjonuje w ogóle nasza społeczność, więc myślę, że tutaj rzeczywiście musimy o swoje powalczyć, no bo jeżeli nam i tak jesteśmy już dzielnicą peryferyjną i tutaj no już jest ostatni koniec Krakowa, ale rzeczywiście, to prawie ostatni, tak, tabliczka jest niedaleko, ale no rzeczywiście, no jak nam jeszcze takie rzeczy ograniczone, już nie mówię, może nasze chcieństwa no nie zostaną spełnione, bo dlaczego mieliby coś tam, tylko żeby nam nic nie zabierali, nie? Może tak, walczmy o to, żeby nam nic nie zabrali. Dobrze. Pan Zaleski, proszę. Proszę Państwa, ja byłem na tym spotkaniu z dyrektorem Saponiem i chciałem tylko jedno powiedzieć, że tak tu kolega Grzegorz powiedział, nie będzie chyba nigdy naszej zgody, zwłaszcza nas, którzy mieszkają w Zesławicach, żeby nasze dzieci wracały przy przerwie autobusu ponad godzinę czasu, przy 20-stopniowym mrozie na piechotę ze szkoły, ze wzgórz do Zesławic. Więc uważam, że musimy wszystko robić. To nie teraz, nie mówię tylko o autobusie 122, mówię o autobusie 142, o tym wszystkim, co nas boli.
musimy robić wszystko, żeby po prostu, jeżeli ten dyrektor się zmienił, musimy w jakikolwiek sposób wywierać naciski na ZYK i zawsze na niego, który odpowiada za komunikację, żeby te zmiany, które nam obiecał na tym spotkaniu, wprowadził realnie w życie. Ja mówię, poczekamy po 17 listopada, jaki będzie nowy rozwój jazdy. Kolega Stroński, proszę. Całą złą robotę zrobiła prasa, pisząc, że były konsultacje z radnymi, spotykami, koleżankami, sami się uchwalili. Dziękuję. Proszę pan Dziedzic. Znaczy, jeśli można też w tym spotkaniu z panem dyrektorem troszeczkę tutaj powiedzieć, to staraliśmy się tutaj nakreślić mu charakter naszej dzielnicy, że linia tramwajowa dociera de facto w jedno miejsce i kończy się między cmentarzem a blokami, które tutaj sąsiadują, powiedzmy, w zasięgu linii tramwajowej jest powiedzmy 8 bloków dostępnych, powiedzmy, w przeciągu tych 10 minut. I staraliśmy się podkreślić to, że dla nas linie autobusowe de facto łączą nas z Krakowem i odcinanie linii autobusowych odcina mieszkańców de facto od całej komunikacji, bo do tramwaju nikt nie będzie chodził przez Zesławistę, jak tutaj Leszek powiedział, 20 minut na nogach czy 30 i oczekiwał na autobus godzina 15, tak jak pan zaproponował w rozkładzie jazdy dla tego autobusu. Ja nie wiem, czy oni to w ogóle przemyśleli, godzina 15 przerwy między autobusami, to między godziną 18, to wszyscy pójdą na nogach, przecież nikt nie będzie czekał godzinę 15 na autobus. I właśnie podkreślaliśmy to, że komunikacja autobusowa jest de facto sercem komunikacji w tej naszej dzielnicy. Dziękuję. Ja może sobie udzielę głos jeszcze, mianowicie w podziale komunikacji w Krakowie istnieją dwa typy linii. Podstawowe to są linie typu 4, 5, 1 i pomocnicze linia 142, 182 i te inne 122, 110. I naszym nieszczęściem jest, że w ogóle te linie tramwajowe istnieją. Tak szczerze powiedzieć, bo te linie tramwajowe obsługują obrzeża dzielnicy, można powiedzieć. A resztę dzielnicy, no, jest ten tramwaj, który jakby szedł przez środek tu osiedla, to by było co innego. A poszedł tak, jak poszedł i to jest nieszczęście, szczęście, nieszczęście dla dzielnicy. A to są obrzeża bardziej wzdłuż istotów niż dzielnicy. Proszę nieszczęście. Nieszczęście, że mamy. Gdzie pan Janek chciał powiedzieć, że w nieszczęśliwym miejscu mamy pętlę ulokowaną. Tak, to ona już była, zanim ja się urodziłam. Pomału. Pan Żdziebko pierwszy raz. Proszę państwa, ja chciałem zapytać, czy nie było tam mowy o liniach nocnych. Dlaczego? No dlatego, że już do mnie dotarły, że tak powiem, głosy ludzi na temat tego, że autobus w ogóle już nie jeździ tędy, który jeździł dawniej. Nikt nas o tym nie powiadamiał oficjalnie, ja nie słyszałem takiego pisma. No co prawda konkretnie mówią, że nie jeździ przez tą pętlę, którą żeśmy wybudowali. No, ja na razie póki co odpowiadam, że tak my się, są to młodzi ludzie, bo ktoś, my dziadkowie z linii nocnych nie korzystamy i sobie dojdą ten kawałek, ponieważ ten autobus, z tego co wiem, to jeździ tutaj koło pomnika i następnie ulicą Jagiełł. Tak sobie podejdę. No ale jest taka prawda, że i powinno to być naszą kartą przetargową, jeśli coś takiego zaistniało, no bo mówimy, no nie będziemy stawiali sprawy na odczu morza, nie? No chyba, że ktoś z nas też korzysta z tych linii nocnych, no ale ja wiem, że no raczej korzysta młodzież. No oczywiście, że no też się im coś od życia należy, niech by ich dowieźli, no ale wiemy, jaka jest sytuacja. W związku z czym, no jeżeli się godzimy na coś takiego, bo tutaj nic nie słyszałem, to może powiecie ze dwa zdania na ten temat. No to mówię, no należałoby to w tych pertraktacjach, w rozmowach z nimi wykorzystać. No, no i coś za coś. Dziękuję. Biorą to i to. Koleżanka Kolasa. Ad vocem Olkowi. Olku, jeździ autobus nocny, jeździ także tramwaj nocny. Na razie jeździ on do pętli, do placu centralnego. Docelowo, czyli od kwietnia, powinien jeździć na wzgórza. I tak.
Jako nocne. Od kwietnia, a do kwietnia będzie komunikacja tramwajowo-autobusowa nocna na terenie. A już tak całkiem prywatnie, to ona jakoś tam funkcjonuje, bo mój młody człowiek czasami korzysta. Dobrze. Kolega dzieci. Z tego, co pan na zakończenie nam powiedział spotkania, że bardzo ten cały plan remarszalizacji i komunikacji jest de facto tam żywym organizmem i prawdopodobnie oni będą śledzić wszystkie ewentualnie zmiany na rzecz strumieni ludzi i przemieszczania się i na rzekach. I powiedział, że 17 listopada ewentualnie, jeżeli mu się uda, te nasze uwagi, które tutaj spisywał sobie, no bo sobie spisywał, może w jakiś sposób wprowadzić w życie. No zobaczymy. Dlatego tutaj podkreślam, że do 17 listopada i zobaczymy, czy ten 122 faktycznie ewentualnie zwiększy częstotliwość po tych naszych uwagach. W tych uwagach, co myśmy mu tam dali palce. Też wypowiadał się na temat komunikacji nocnej. No i w ogóle stwierdził tak, że to jest w ogóle spowodowane oszczędnościami. Dlatego zostało to wszystko przedeptowane. Dziękuję. Udzielę sobie głosu. Tramwaj nocny nieraz zobowiązuje komunikacji nocnej na terenie dzielnicy. Nie rozwiązuje komunikacji, jak w tej chwili kolega Ziemko i jego wyborcy mają do autobusu 10 minut, to będą odbywać 3 km. Nie rozwiązuje, bo tak tramwaj nocny. Tramwaj nocny rozwiązuje tylko układ tutaj tych bezpośrednio położonych. Zawsze tak było i był nocny. I trzeba pilnować, żeby było. Panie Franku, proszę, poproszę o głos i udzielę panu. Kto z państwa jeszcze? Pan wieś. Sprawa jest jasna, proszę państwa, przecież konsultacji żadnych nie było. Dyrektor tu powiedział, sami żeśmy mu zarzucili na tym spotkaniu, że konsultacji żadnych nie było, ani na sali gazetach były konsultacje. No jakie były konsultacje? Jednym słowem, ja uważam, że oni robią dla Interi, oni patrzą na budżet miasta, a nie na mieszkańców. I to jest źle, bo jak tu widać teraz, co się dzieje w nocy, w dzień, dzieci chodzą stąd, stamtąd, nikt się tym nie przejmuje w ogóle. Jest budżet, trzeba obniżyć, obciąć, koniec dla MPK. I tak się to robi. I oni takie rzeczy, oni najpierw powinni przyjść do nas, zapytać się, jak nasi mieszkańcy, czy my dobrze wiemy, gdzie trzeba dojechać, gdzie chodzą dzieci, gdzie jeżdżą, gdzie chce, a nie sami na własną rękę podejmują decyzje i ten. Odnośnie jeszcze powiem tutaj przystanków, bo myśmy się go zapytali odnośnie przystanków, które są napisy wszystkie zmienione. No za bardzo nie mógł się z tego wytłumaczyć, ale oni sami tak sobie myśleli, też bez konsultacji naszej, bez niczego, wymyślili sobie przystanki i później jak już oznaczyli, to do nas napisali pismo, nie? No to jak tak można nawet takie rzeczy, bo to jest pina. Wizję mieli. Grupa pięcioosobowa. Jedyna rzecz, którą pan dyrektor wczoraj obiecał mi na sesji, jedyną rzecz, to że zmieni nazwę tego przystanku. Ja żebym widział. Na ulicy. Sukces. No ale. Proszę bardzo. Panie Janie, bo sam pan mieszka przy ulicy Jagieły niedaleko i wie pan, że nazwanie Leszka Białego przystanku przy piekarni to jest po prostu dla wielu mieszkańców dzielnicy, nawet nie wiedzą, gdzie jest taka ulica. To jest. Nie wiem, kto to po prostu wymyślił. Pięciu ludzi. Ja ci powiem tak. To tak jakby twój przystanek nazwano Kantorowice. No. No na przykład nie wiem, bo sprawa Morcinga lepiej. Zeszliśmy poza temat omawianej uchwały. Ja będziemy omawiać nazwy przystanku, jak się taka uchwała powstanie, to będziemy dyskutować ten czas. Kto z państwa jeszcze w sprawie zmiany komunikacji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał? Ja się wstrzymuję. Jeden wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.